W tej chwili mamy turniej piłki nożnej, halowej piłki nożnej dla dzieciaczków ze szkół podstawowych. No i mamy, widać tutaj, walkę. Mamy dwie kategorie wiekowe. To są roczniki młodsi, to są roczniki 2007 w dół i starsza kategoria to jest rocznik 2004, 5 i 6. Jakie jeszcze turnieje przed Wami? Przed nami jeszcze w piątek, tak w tym tygodniu pierwszym, żeśmy wszystko to zorganizowali. Przedwczoraj mieliśmy turniej mini siatkówki, mieliśmy prawie 40 uczestników. Dzieci chętnie przyszły, pomimo że to pierwszy dzień ferii, ale chętnie uczestniczyły, było naprawdę dobra gra. A w piątek z kolei, za dwa dni, dla najmłodszych dzieci przygotowaliśmy gry i zabawy, animacje, także dla każdego coś jest, jeśli ktoś tylko ma ochotę się poruszać, to ma taką możliwość. W drugim tygodniu ferii również jakieś działania? W drugim tygodniu przewidujemy dla starszych turniej noworoczny w halową piłkę nożną, ale ogólnie tydzień zostawiamy już dzieciom, żeby mogły sobie we własnym zakresie ogarnąć. Każdy z każdym, żeby się dzieciaki pobawiły. Liczy się przede wszystkim zabawa, nie wynik sportowy. Ile mamy uczestników mniej więcej? Około 60 dzieci. To jest na rybek partyzanta przyszły, można tak powiedzieć, że też obserwujesz tych młodych graczy pod tym kątem? Tak, na pewno tutaj występują też chłopcy z partyzanta. W nieznacznej ilości, bo dzisiaj mamy też po turnieju zajęcia treningowe. Także nie wszyscy z partyzantą uczestniczą, ale obserwuję tych chłopców, być może któryś zasili szeregi naszego klubu.